Cześć Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj dość ważny dla mnie film, bo chciałabym się z Wami podzielić moimi 10 nawykami, które zmieniły moje życie. I to nie jest tak, że teraz moje życie jest idealne i to nie jest tak, że nawyki innych youtuberów sprawią, że Wasze życie będzie idealne. To są, można by powiedzieć, małe zmiany, jakie odnotowałam, ale one przyczyniają się do polepszenia mojego humoru, do polepszenia mojej produktywności i do tego, że po prostu jestem szczęśliwa, ale to szczęście nie trwa wiecznie i nie jest idealne. Czytanie. Ja od zawsze, może nie od zawsze, w podstawówce nie, dopiero w gimnazjum tak zaczęłam lubić czytać, ale jakieś takie książki dla młodzieży. Później dopiero zmieniał mi się powoli gust i teraz według mnie ważne jest zarówno czytanie jakichś poradników, na które jest teraz wielki boom i wszyscy je czytają, zapominając o literaturze pięknej, opowieściach, o historiach, które rozwijają wyobraźnię, które nas odstresowują i przenoszą w inny świat. I to jest szalenie ważne w dzisiejszym świecie, trochę takim ponurym i właśnie szczególnie teraz idzie jesień, jest już jesień i pogoda jest brzydka i my chcemy przygód, chcemy jakiejś adrenaliny i myślę, że w dobrze dobranych książkach właśnie to znajdziemy. Więc pamiętajcie, że nie tylko poradniki, ale też powieści. To zmieni Wasze nastawienie do świata i będziecie tak jakby, kiedy będziecie w trakcie czytania jakiejś naprawdę dobrej książki, to będziecie nią żyć cały czas, nawet kiedy ją odstawicie. Zaczęłam tak lubić uczyć się języków, myślę, że pod koniec gimnazjum, na początku liceum, kiedy zaczęłam rozmawiać z ludźmi w internecie po angielsku, zaraz potem zaczęłam uczyć się hiszpańskiego i to ogromnie zmieniło moje życie, chyba najbardziej z tych wszystkich punktów. I nie dajcie sobie wymówić, że nie macie talentu do języków, bo oczywiście niektórych będzie kosztowała ta nauka więcej, niektórych mniej, to też zależy od języka i od tego, czy dobrze dobierzemy ten język do swoich upodobań, bo ja na przykład nie mogę uczyć się języków słowiańskich, bo one mi po prostu nie wchodzą do głowy. Nie to, że ich nie lubię, bo na przykład rosyjski nie bardzo mi się podoba, ale już czeski mi się podoba, jakiś słowacki też jest w miarę przyjemny dla ucha, ale jakoś te języki mi nie wchodzą. I ja uczę się tych języków, które łatwo mi wchodzą i które widzę, że mi się podobają, że mogę w kulturze danego kraju znaleźć coś, co mnie do tego języka przyciągnie. Czyli to może być filmy, kino, muzyka, kultura, historia, literatura, cokolwiek. Coś, co sprawi, że coś, co da mi motywację po prostu do nauki tego języka. I ja uwielbiam języki romańskie i w momencie, kiedy ktoś mi mówi, że ja mam talent do języków, a nie mogę zapamiętać dwóch słów po czesku i po 10 minutach zapomina mi się ich znaczenie, no to sami ocencie, czy faktycznie to jest talent, czy dobrze dobrany język. Po trzecie, organizacja wszystkiego na papierze. Ja od zawsze uwielbiałam zeszyty. I już w podstawówce miałam taki stos wielki zeszytów i notowałam tam sobie po prostu wszystko, wszystkie pierdoły, jakie mam książki, jakieś aforyzmy, pisałam jakieś historie, opowiadania, zbierałam z gazet jakieś wycinki moich idoli, wklejałam sobie, segregowałam, uwielbiałam to robić i zawsze jakoś tam ta organizacja we mnie była i mnie pociągała.
I odkąd zaczęłam robić to regularnie i nie mam już 1000 zeszytów, mam może 3 plus malutki notatnik na takie bazgroły, który jest też potrzebny. I myślę, że i tak mogłabym zminimalizować do 2, bo jeden to jest tylko YouTube. I to jest mega zmiana, bo jestem mniej nerwowa i nie myślę już przed snem, że o Boże, miałam coś jutro zrobić, ale nie pamiętam co, bo mam to zapisane wszystko na papierze. To jest bardzo ważne, bardzo. I ja jestem uzależniona od YouTube'a i to mogę przyznać i ja przestałam z tym walczyć i właśnie przestałam z tym walczyć, ale odwróciłam to trochę w drugą stronę i dalej ten YouTube oglądam, ale z tą różnicą, że odsubowałam wszystkie beauty guru z kosmetycznych takich kanałów, mam może jeden albo dwa i to subskrybuję te dziewczyny ze względu na ich charakter i nie kupuję nic z ich polecenia, no cała reszta. Ja mam naprawdę bardzo dużo kanałów, no może nie masakrycznie dużo, ale z 30 kanałów myślę, że będzie. I są to kanały, które coś wnoszą do mojego życia, które czegoś mnie uczą. Bardzo dużo jest właśnie minimalistów, wegan, mam parę kanałów też związanych z budżetem, w różnych dziedzinach, które mnie interesują i o których na przykład chciałabym czytać książki. A zaspokajając swoje YouTube'owe potrzeby, wplatam te właśnie wartościowe filmiki do mojego planu oglądania i nie muszę już tak jakby tej potrzeby zaspokajać głupiutkimi, niepotrzebnymi filmikami, może nie głupiutkimi, ale takimi, które niczego mnie nie uczą i są tylko dla oderwania się od rzeczywistości. Takich już filmów raczej nie oglądam. Minimalizm i sprzątanie. O tym nie będę się za bardzo rozgadywać, bo będę kręciła też film o moich 2 latach minimalizmu i tam pogłębię ten właśnie temat, ale chciałabym Wam tylko tak napomknąć. To jest naukowo udowodnione, że w momencie, kiedy przebywamy w pomieszczeniu odgraconym, przejrzystym, czystym, posprzątanym, ładnym, takim cieszącym oko i właśnie niezagraconym, gdzie wszystko ma swoje miejsce, możemy się lepiej skoncentrować, jesteśmy bardziej kreatywni, produktywni, możemy się skupić na wykonywaniu danego zadania i nie rozprasza nas nic. Wstawanie wcześniej, ale nie za wcześnie. Może 2 ostatnie dni nie są najlepszym przykładem, bo no, źle się czuję i chcę też sobie dać trochę takie małe wakacje od wczesnego wstawania. Ogólnie staram się już wstawać wcześniej. Nauczyła mnie tego też praca i trochę się już przyzwyczaiłam i nawet jeśli chciałam pospać w Niemczech w pracy w niedzielę, kiedy mieliśmy wolne, trochę dłużej i nie nastawiałam budzika, to i tak budziłam się najpóźniej o 9, a o 8 coś, no to już taki standard, że się budzę, ale staram się wstawać tak przed 8, po 7 to byłaby już, to byłby już ideał. Mój dzień się przestawił i idę spać trochę wcześniej, nie siedzę już do 1-2, chodzę spać tak koło 12, myślę, tak przed 12 staram się iść spać i do tej 7-8 jest idealnie. Trzeba też znaleźć idealną ilość godzin snu, jaką potrzebujecie, bo każdy człowiek ma inaczej. Są ludzie,
którzy potrzebują 10 godzin snu, żeby być wypoczętymi, ale ja teraz zauważyłam, że takie w normalnym moim trybie takie 7 godzin do 8 jest idealnie. No spendy, czyli jakiś tam czas, kiedy nie kupujemy określonych rzeczy. Mój pierwszy no spend to był 3-miesięczny i dotyczył kosmetyków do makijażu, z tego co mi się wydaje. Potem było jeszcze parę takich ogólnych miesięcznych no spendów też w lipcu i czeka mnie jeden wielki challenge. Zobaczymy jak mi pójdzie, ale naprawdę to zmieniło moje postrzeganie pieniądza i jego wartości i taki minimalizm na wyższym poziomie jeszcze. Bo to nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać wszystkiego, ale właśnie przez ten okres, kiedy staramy się nie kupować nawet takich przyjemności, zaobserwujemy, czego faktycznie nam brakuje, a co kupowaliśmy tak już z takiego przyzwyczajenia po prostu, a nie do końca te rzeczy faktycznie coś wnosiły do naszego życia. I może to być codzienna kawa, albo w moim przypadku właśnie na wiosnę to było, kiedy zaczęliśmy chodzić na lody. No nie powiem, że codziennie, ale bardzo często, parę razy w tygodniu chodziliśmy na lody i kupę kasy na to wydawałam i właśnie wtedy moja organizacja budżetu leżała i kwiczała i błagała o pomstę do nieba i właśnie wtedy takie pokusy najbardziej działają i najbardziej nam szkodzą, więc to jest taki czas na posegregowanie naszych priorytetów, naszych potrzeb i naszych przyjemności również, bo są przyjemności, które naprawdę nas cieszą i sprawiają, że nasz dzień czy tydzień, czy ogólnie humor jest lepszy, ale są też takie przyjemności, których nie dostrzegamy, za którymi nie płaczemy i które możemy wyeliminować na stałe z naszego życia. Zostały jeszcze dwie rzeczy, które pewnie połączę jedno i jest to medytacja i yoga. Nie powiem, że praktykuję te dwie dziedziny codziennie, bo skłamałabym to bardzo, ale kiedy to robię i kiedy już naprawdę zmuszam się do tego, albo kiedy mam bardzo zły moment w moim życiu i biorę się faktycznie za medytację i jogę, to widzę ogromne zmiany w moim samopoczuciu i to dodaje mi po prostu energii, takiego spokoju wewnętrznego. Lepiej znoszę to, co mi życie podaje, nawet jeśli to są problemy. Oczywiście nie chodzę i mówię, a będzie co będzie i w ogóle ja się nie staram. Staram się, żeby te problemy jak najlepiej rozwiązać, ale jestem taka bardziej pokorna i lepiej znoszę to, co mi los daje, bo wiem, że jakiś jest w tym sens i że to w jakiś sposób mnie ukształtuje i że ja sobie dam z tym radę. Mam jakąś tam nadzieję, że ten filmik Wam również pomoże, jeśli jesteście w jakimś dołku lub chcecie, lub czujecie się jakoś tak, że Wasze życie nie ma sensu, bo ja też tak czułam. I spróbujcie wybrać sobie jakąś tam rzecz z tych 10, które Wam powiedziałam i naprawdę zobaczycie różnicę, jeśli będziecie bardzo, bardzo tego chcieli. Więc ja zapraszam Was na następny filmik już niedługo. Pa!